Ukraina walczy bohatersko, Ukraina się nie poddaje. Trwa ofensywa militarna rosyjskiego agresora, ale jak się domyślamy przynajmniej, też trwa wojna w cyberprzestrzeni. Teraz moim gościem jest dr Maciej Kawecki, prorektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panie redaktorze. Porozmawiajmy trochę o tej cyberwojnie. Wydawało nam się tutaj, że mówię o Polsce, pewnie też w innych krajach Zachodu, że Rosja, która stworzyła taki mit kraju panującego w cyberprzestrzeni, tudzież potrafiącego wiele w tej cyberprzestrzeni zrobić, że wraz z takim atakiem czysto militarnym nastąpi potężny atak cybernetyczny na Ukrainę, że będą wyłączane elektrownie, że będą zaatakowane systemy łączności, że Ukraina zostanie odcięta od świata de facto. To nie nastąpiło. Jest pan tym zaskoczony? Jestem w ogóle zaskoczony stylem walki i wojny, którą wybrała Rosja względem Ukrainy. Ja może w 60 sekundach postaram się rozrysować pewną mapę tej cyberwojny. Bo my proszę bardzo, mówimy, nie musi dobić 60 sekund, może być dłużej. Bo my dzisiaj mówimy o tym bardzo dużo, ale chciałem, żebyśmy zrozumieli, w jakim ekosystemie tak jesteśmy. Rosja cyberwojnę rozpoczęła bardzo dawno. Zaczęła ją tak naprawdę w 2007 roku ogromnym atakiem na Estonię. To jest jeden z największych w historii ataków cyfrowych, który sparaliżował kraj. O czym w Polsce się bardzo mało mówiło. Od tego czasu zaczęły się drobne, mniejsze bądź większe ataki kierowane względem Danii, Belgii, Polski również. Mhm. Paraliż wielki w 2021 roku systemu bankowego Danii, o czym też w Polsce mało mówiliśmy. W ostatnim czasie te ataki się zintensyfikowały, natomiast sam bezpośredni atak przedwczoraj na Ukrainę w godzinach porannych, wczoraj w godzinach porannych, poprzedzony był bardzo silnymi atakami cyfrowymi, które miały pokazać słabość systemu politycznego Ukrainy. Były ukierunkowane nie na Polskę, nie na Unię Europejską, ale konkretnie na Ukrainę. Miały dwa wymiary. Miały wymiar po pierwsze tak zwany wieszakowy, czy wycieraczkowy, który polega na zainfekowaniu bardzo ważnego sprzętu w państwie i wykorzystywanie technologii nadpisywania plików, przez co on został po prostu zablokowany, a po drugie tak zwany DDoS-owy, a więc polegający na przeciążaniu bardzo ważnej infrastruktury Ukrainy ogromną ilością ruchu sztucznego generowanego przez trolle i tym samym również blokowania tych stron. I Rosja na tym etapie, rozpoczynając militarną akcję fizyczną, czyli tą tradycyjną wojnę, stała przed wyborem, czy prowadzić wojnę tradycyjną, czy prowadzić tak zwany model wojny hybrydowej, a więc taki, w którym wykorzystuje się wszystkie możliwe środki, w tym również środki cyfrowe. I rzeczywiście wszyscy myśleliśmy, że Rosja wybierze opcję wojny hybrydowej. Ale okazało się, że zdobycie Kijowa nie było tak proste, jak się wydawało Putinowi, jak się wydawało Kremlowi. W związku z tym skupił się na wykorzystywaniu swoich instrumentów cyfrowych, na zaspokajaniu potrzeb Rosjan i przede wszystkim ich okłamywaniu, czyli walki z paniką wewnątrz Rosji. To właśnie stąd decyzja Facebooka, którą parę godzin temu ujawnił Nick Clegg, czyli dyrektor Facebooka do spraw komunikacji, był wicepremier Wielkiej Brytanii w latach 2010-2015, który powiedział o tym, że usuwa najważniejsze konta rosyjskie, w tym również niektórych wybranych rosyjskich telewizji, ale przede wszystkim nie odmawia reagowania na żądania rosyjskie, jakim jest usuwanie polityki fact-checkingu, którą Facebook prowadzi. I dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym Rosja absolutnie wszystkie swoje środki kierunkuje na dezinformację wewnętrzną i dezinformację zewnętrzną, a więc na prowadzenie tej cyberwojny względem nas, nie poprzez wojna propagandowa, nie poprzez wykorzystywanie cyberataków, tylko względem dezinformacji. Teraz co obserwujemy? Okazuje się, że ogromna ilość kont antyszczepionkowych, ja dzisiaj obserwowałem to, jest porażające. Nagle okazało się, że te dziesiątki tysięcy obserwujących, które te konta zbierały przez ostatnie, no nawet mogę powiedzieć lata, są wykorzystywane po to, żeby siać propagandę rosyjską, antyukraińską. I to okazuje się, że ta wojna hybrydowa, ta wojna cyfrowa była przez Putina zaplanowana. Dzisiaj, jeżeli miałbym przewidywać, Putin ukierunkuje się dużo silniej na wojnę cyfrową ze względu właśnie na dłużej trwające oblężenie Kijowa, starając się zrobić wszystko, co jest w jego mocy, żeby pokazać odosobnienie,
Ukrainy, samotność Ukrainy, budując w ten sposób przekaz kierowany wobec nas. Czyli te, w cudzysłowie, cyberwojsko Putina dzisiaj działa głównie w tej, na tej kanwie propagandowej, tak? Znaczy, dzisiaj to jest główne zadanie według Oczywiście wczoraj Polska obiegła informacja o tym, że polskie organy administracji rządowej zostały zaatakowane 27 tysiącami takich zombie maili, tak bym to nazwał, czyli maili, które są ukierunkowane na zablokowanie naszej infrastruktury, że Polska Izba Rozrachunkowa również została zaatakowana. Wiem, że względem roku 2020 tylko ataki na polską administrację publiczną wzrosły o około 70%, cyberataki, więc oczywiście te ataki trwają. Prezes PGE też powiedział o tym, że polska sieć energetyczna spotyka się z cyberatakami, natomiast udaje nam się je, po pierwsze są one nie na tyle groźne, żeby nie udało nam się dzisiaj ich odeprzeć. No dobrze, a teraz jest ważne pytanie. Na ile my jesteśmy przygotowani na cyberwojnę? Niedawno został nominowany dowódca cyberwojsk, generał Molenda. Czy według pana informacji te wojska dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, ludzkimi, aby chronić najważniejsze, strategiczne obiekty w tej cyberprzestrzeni polskiej? To jest problem bardzo złożony, dlatego, bo nie możemy patrzeć na Polskę jako na jeden, jest to jeden wielki ekosystem, natomiast ten ekosystem składa się z bardzo wielu podmiotów. No, ale wiadomo, że są podmioty krytyczne, takie jak na przykład banki, w których infrastruktura i bezpieczeństwo. Ale łączność rządowa, prawda? Tak, no i chciałem potraktować oddzielnie każdy z tych sektorów. Dlatego, bo jeżeli chodzi o banki, to bezpieczeństwo banków jest w ogromnym stopniu uzależnione od budżetów prywatnych. Oczywiście nadzór KNF-u, Centralnego Europejskiego Banku Centralnego ma ogromne znaczenie, ale pamiętajmy, że Polska jest absolutnym wzorem, jeżeli chodzi o innowacje, system bezpieczeństwa bankowego. Mamy najbardziej innowacyjną na świecie chmurę obliczeniową, czyli technologię, na której tak naprawdę opierają się wszystkie dane, które operują naszym systemem bankowym. Czyli tutaj możemy być tutaj spokojni. Najsłabszym ogniwem, absolutnie moim zdaniem, możemy być spokojni, najsłabszym ogniwem jesteśmy my. Dlatego, bo dzisiaj, jeżeli rzeczywiście Rosja będzie chciała zaatakować system bankowy, to wykorzysta nas, najsłabsze ogniwo, poprzez tworzenie fejkowych, nieprawdziwych stron internetowych banków, przekierowując, pozyskając loginy, hasła, pokazując w ten sposób nam to, że nasz system bankowy jest bezwładny. Próbując wywołać jakąś panikę. I wreszcie, poprzez wywoływanie paniki, zmuszanie nas do wypłaty środków finansowych, to co dzisiaj, o czym dzisiaj powiedział Przemysław Gdański, czyli prezes BGŻ, BNP Paribas, że jedynym, co jest dzisiaj niebezpieczne dla polskiego systemu bankowego, to jest panika i wypłacanie depozytów środków finansowych. Nie panikujmy. Absolutnie nie panikujmy. Nie panikujmy. Ja tylko przepraszam, bo to jest ważne. Oczywiście, absolutnie. Apel, tak? Drodzy widzowie Onet Rano, dbajmy o swoje hasła, zwracajmy uwagę, gdzie się logujemy, aby właśnie nie doszło do takiej sytuacji, o jakiej przed chwilą mówił pan doktor, że Rosjanie kradną hasła, logują się, pobierają pieniądze, wypłacają środki i udowadniają, że system bankowy nie działa, a to wywołuje z kolei efekt kuli śnieżnej i ludzie wpadają w panikę, więc rozsądek, rozwaga, ostrożność. Nasze środki finansowe są bezpieczniejsze w banku niż w naszym domu. Po drugie, sektor publiczny. W Polsce od bardzo, bardzo wielu lat sektor publiczny i cyfryzacja, obszar cyberbezpieczeństwa jest rozproszony. W Polsce za obszar cyfryzacji odpowiadał minister obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. NASK, czyli Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa i CERT, czyli taka jednostka, która jest elementem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, odpowiadało Ministerstwa Zdrowia i NSIOZ, czyli jednostka odpowiadająca za prowadzenie systemów medycznych. Odpowiadał Ministerstwo Cyfryzacji, którego nie było, ale w tym samym czasie mieliśmy ministra technologii, który pełnił funkcję premier Gowin, który również odpowiadał w jakim zakresie za cyfryzację. To rozproszenie powodowało, że proces podejmowania decyzji był bardzo trudny. Jednocześnie na pewnym etapie rozwoju, sam nawet rekomendowałem takie działanie, my jednak stawialiśmy bardziej na rozwój e-usług, czyli otwarcie cyfryzacji na obywatela, a nie na cyberbezpieczeństwo. I to powodowało, że my dzisiaj niestety w obszarze cyberbezpieczeństwa mamy wybitnych specjalistów, wybitnych ekspertów, fantastyczny system w rozumieniu teorii, wydolności merytorycznej, know-how, natomiast nie mamy cyberwojska, które realnie jest w stanie nas obronić. I dzisiaj musimy sobie to uświadomić, że kończy się czas, w którym budżet państwa finansuje rewolucyjne reformy społeczne i musi zacząć się czas, w którym nasz budżet, i my jako obywatele musimy to zrozumieć, musi zacząć cyfryzować cyberarmię, militaria i obronę wschodniej granicy Unii Europejskiej. Po prostu. I to jest jedyna droga. I trzecia rzecz to jest sektor... Ale to też się nie wydarzy. Nawet gdyby były pieniądze, to się nie wydarzy z dnia na dzień. To się nie wydaje, że oczywiście z dnia na dzień, natomiast
Natomiast tutaj ty też tym bardzo ważnym ogniwem, tą taką elementem w cudzysłowie infrastruktury krytycznej, bo formalnie nie jesteśmy elementem infrastruktury krytycznej, ale tym bardzo ważnym elementem infrastruktury są również obywatele, my, użytkownicy internetu. I to się musi wydarzyć z dnia na dzień. My musimy dzisiaj zrozumieć, czym jest weryfikacja faktów, jakim mediom ufamy. Z czasem okaże się, że przekaz, który przychodzi do nas z Ukrainy wraz z przejmowaniem kolejnych stacji telewizyjnych, czego oczywiście nie życzymy, ale to się może wydarzyć na Ukrainie, również informacje pochodzące ze strony ukraińskiej będą nieprawdziwe, tak? Po prostu. I my musimy weryfikować te fakty. Trzecim obszarem, takim szczególnie krytycznym, jest oczywiście sektor energetyczny. My w ostatnim czasie, przykładem były Stany Zjednoczone, ogromny atak na tak naprawdę transfer paliwa pomiędzy południowym a wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, który znacznie obniżył wydolność tego systemu. Pokazuje się, że nawet takie kraje jak Stany Zjednoczone mogą paść ofiarą cyberataków. I tutaj, na ten moment, wiemy o tym, że nam nic nie grozi, ale uważam, że jest to słaby punkt naszego systemu obronności. My ten system energetyczny, to nasze bezpieczeństwo energetyczne nie było konikiem w obszarze cyberbezpieczeństwa, niestety. I spośród tych trzech obszarów najbardziej boję się o ten ostatni. Czyli po prostu cięcie nas od energii. A pamiętajmy, że energia to jest wszystko, to jest również internet i to jest działanie miejsca, w którym w tym momencie jesteśmy. Oczywiście my mamy agregaty prądotwórcze, telewizje mają takie instalacje, natomiast wszystko jest jakby ograniczone w czasie. I to jest to, do czego również dzisiaj zmierza i będzie zmierzał również atakami hakerskimi Władimir Putin. Dlatego, bo jego intencją będzie zablokowanie również sieci przesyłowych. Pamiętajmy, że energia to są również sieci przesyłowe. Mówiliśmy dzisiaj wczoraj o Czarnobylu, o zajęciu przez Rosjan. Dzisiaj już te wszystkie daty i to się tak dużo dzieje. Czarnobyla. Pamiętajmy, że największą, w mojej ocenie, największym zagrożeniem przejęcia Czarnobyla jest to, że tam przechodzą wszystkie najważniejsze łącza transferowe. Wszystkie najważniejsze kanały łączące. Można się wpiąć po prostu. Po prostu się można wpiąć. I to jest zagrożenie. Nie reaktor, który znajduje się głęboko pod ziemią, jest zakopany i myślę, że bezpieczny. Zresztą o tym mówią też eksperci z tego obszaru energetycznego, ale przede wszystkim ze względu na to, że jest to po prostu centrum komunikacyjne. W jakimś sensie. I Rosjanie mogą się podpiąć. I Rosjanie mogą się, mówiąc tak najbardziej prostsze, jak to możemy mówić, podpiąć. Smutne jest to, że dopiero taka dramatyczna sytuacja pokazała nam, jak wiele zaniedbań i zaniechań mamy w obszarze własnego bezpieczeństwa. Tak, przy czym to nie jest, to jest zaniedbanie, które trwa absolutnie latami. Musi być tutaj uczciwy, że niezależnie od tego, na który rząd spojrzymy. Nie, ja nie chcę tego przyklejać do jakiegokolwiek rządu. Tylko... I teraz patrzmy na nas. Wyobraźmy sobie, że 8 lat temu, czy 10 lat temu, czy 2 lata temu wychodzi premier i mówi, że dedykuje 3% naszego budżetu na system obronności. Nie pozwalamy sobie na reformy edukacyjne, system edukacji, tylko reformy... Zostałby zakrzyczany. Zostałby prawdopodobnie zakrzyczany, więc to też my jako wyborcy, jako obywatele musimy pokazywać politykom, że to jest ten czas, kiedy my społecznie akceptujemy potrzebę obrony naszych granic, bo jest realne zagrożenie po naszej wschodniej stronie. Północno-wschodniej. Wielkie dzięki za te informacje. Bezpieczeństwa wszystkim państwu. Jeszcze mogę jedno słówko? Proszę. Ostatnie. Bardzo. Jest taka piękna polska inicjatywa. Nazywa się Tech for Ukraine. Założyły ją dwie osoby, Jacek i Jakub. Mogą sobie państwo wpisać w Google'ach Tech for Ukraine. Ona gromadzi programistów, firmy informatyczne, które chcą pomóc programistom, organizacjom po stronie ukraińskiej. Dlatego, bo dzisiaj wchodzimy w etap cyberwojny po tamtej stronie. Zarządzanie informacją, przepływ informacji, cyberbezpieczeństwo. Jeżeli jest ktoś z państwa, kto prowadzi firmę informatyczną i chce pomóc, warto wejść na tą stronę internetową Tech for Ukraine, zgłosić swoją chęć pomocy. Jednocześnie, jeżeli słuchają nas organizacje ukraińskie, takie, które pomagają po stronie ukraińskiej, tam też jest formularz, możecie wyrażać chęć, potrzebę pomocy i ją dostaniecie. Bardzo dziękuję. Dr Maciej Kawecki, prorektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.